Są rzeczy, których nie warto robić w domu. Są rzeczy, których nie warto robić nawet poza domem, ale są rzeczy, które warto robić jedynie w zwariowanym laboratorium Adbunia. A zwłaszcza te dzisiejsze, co w tą immunetyzację, promocja zachowań niebezpiecznych. Zaczynajmy! Co można zrobić z lakieru do włosów, ziemniaka i plastikowej rury? W normalnym świecie oczywiście, że nic, ale zwariowane laboratorium Adbunia nie jest normalne. Jest zwariowane. Jak zapewne zdążyliście zauważyć, laboratorium to nie jest jedno konkretne miejsce, bo różne eksperymenty wymagają różnych warunków. Dzisiejszy wymagać będzie warunków stricte outdoorowych. Chociaż pogoda dzisiaj średnia. Do wykonania dzisiejszego eksperymentu potrzebne będą długa rurka PCV, inspekt kanalizacyjny, nasówka kanalizacyjna, reduktor duży, reduktor mały, korek do nasówki kanalizacyjnej, klej do PCV, zapalniczka i lakier do włosów. No i oczywiście najważniejszy element, czyli ziemniaki. Właśnie czekam, aż wyrosną. Kolejnym etapem jest skonstruowanie zapłonu. Ja wymyśliłem to tak. Zapalniczka przechodzi przez korek, który będzie ostatnim elementem całego miotacza ziemniaków. Lakier do włosów jest oczywiście bardzo łatwopalny i na tym nam najbardziej zależy. Nie zapominajmy oczywiście o najważniejszym elemencie, czyli o ziemniakach. Najlepsza jest tutaj odmiana lilii. Żeby ułatwić sobie ładowanie zimniorów do lufy, trzeba będzie jeszcze uciąć ją w tym miejscu. Jak to nazwiemy? Proponuję potatogun. Był smogun, teraz mamy potatogun gotowy, tak wygląda w całej okazałości. Składa się z następujących elementów. Zapalnik, komora spalania i lufa. No dobra, panie, wciskaj pan zimnior. O, okej. Tutaj mamy zimnior, trzeba go teraz dopchnąć. Zimnior załadowany i teraz procedura jest następująca. Tutaj ładujemy mieszankę paliwowo-powietrzną. Poczekaj, już? Mówisz teraz? Już? Dajesz pan. Tak myślałem. Nie ma zapłonu. Bo nie wiemy, jaka mieszanka. Nie? Zbyt bogata mieszanka? Być może. Dobra, próba numer jeden zakończona niepowodzeniem. Trzeba przedmuchać komorę spalania. Dobra. God damn it! Urwało nam lufę! Panie asystent, dobrze, że nam rąk nie pourywało, szczerze mówiąc. No to co, trzeba wprowadzić poprawki. Zwariowane laboratorium Adbunia jest zwariowane. Tam jest lufa, patrzcie. Myślę, że to może nie jest najmocniejsze połączenie, to co teraz robię, ale flextape'a jakoś mi szkoda. Podejmiemy próbę numer dwa. Ja może tym razem uzbroję oczy. Wiemy już, jaką mieszankę zastosować. Ziemniak jest w lufie. Co się stało się? Przecież ja to zakręciłem. Gdzie to jest? Masz odznakę słabego asystenta. Przecież to jest niemożliwe. To leży tam. To leży... Gdzie to jest? Tam. Na ulicy leży. Jak to się tam znalazło? Jakby to powiedzieć, im dłużej przebywam z tym urządzeniem, tym bardziej dociera do mnie, że to nie jest zabawka. I że to może zrobić krzywdę. Że to może połamać paluchy, że to może połamać żebra. Tym razem zakręcę dekiel mocno i nabijemy ziemniaka i wtedy się uda. To lecimy. O, będzie? Będzie, starczy. Naładowane. Monia, ty wiesz co, ty trzymaj lepiej tą kamerę przy zębach. W razie jakby miało dekiel znowu polecieć, to dostaniesz w kamerę, a nie w zęby. To było dobre. Czy ja trafiłem w płot? A wiesz, że to się przesunęło? Ja czułem, jak się przesunęło tutaj na połączeniu. Ale płot jest cały. Wprowadzam właśnie innowację. To znaczy na lufie zamontuję
GoPro 7 i nagramy to w super slow motion, 240 klatek na sekundę. Być może uda nam się uchwycić fajny lot zimniora. Ready? Zakręcanie dekla nie powinno tak wyglądać. Dobra, lecimy z tym! Ty, ile to było metrów? Ile to mogło być? Z 80 metrów? A zobacz pod jakim kątem. Jakbym ustawił pod takim kątem, poleciałoby jeszcze dalej. No teraz to działa! Wow! No to będzie z 200 metrów, jak nie lepiej. 3, 2, 1. Dekiel. Moje ucho. GoPro odpalone. Lecimy. Pięknie. Aj! Ho. Bang! Teraz dopiero, no. Ty, powinniśmy liczyć czas, jaki utrzymuje się zimnior w powietrzu. Jak już mówiłem, nawet takich niewielkich rozmiarów potacogun potrafi być niebezpieczną zabawką, ale nie byłbym sobą, gdybym nieznacznie nie zwiększył rozmiaru. Oto miotacz Mango kalibru 75 mm. Ale o nim w następnym odcinku zwariowanego laboratorium Adbunia. We'll be right back.